Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia z Radomska. Bardzo serdeczne pozdrowienia. Nie pozdrawiałem po prostu z ławeczki, bo wiem, że będę mieć chwilę czasu, prawda? Także chcę Was serdecznie pozdrowić od braci i sióstr z Radomska. Bardzo serdecznie pozdrawiam zbór, pozdrawiam pastora, pastorową i Was wszystkich jako ciało Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak czujemy się tak dobrze tutaj, bowiem tak, czujemy się dobrze, tak swojsko. Mamy tutaj wielu przyjaciół, ale przede wszystkim mamy rodzinę Bożą. I to jest takie miłe po prostu, że przyjeżdżasz, dokądkolwiek jedziemy, to tam mamy Bożą rodzinę. Tam mamy braci, siostry. I to jest takie piękne, że kiedyś, moi drodzy, już będziemy się znać tam w niebie. Już będziemy mówić, wow, to ty z Ustronia, wow, ja z Radomska. Chwała Bogu, prawda? Także myślę, że to jest takie fajne. Moi drodzy, także dobrze jest uczestniczyć w nabożeństwach. Powiem tak szczerze, dobrze jest uczestniczyć w nabożeństwach. I wiem, że tutaj macie też wiele zajęć, ale gdy czytam Boże Słowo, to apostołowie i słudzy pańscy spotykali się w niedzielę, prawda tylko, tak? Jak to było? Oni się tylko w niedzielę spotykali, czy w sobotę? Jak oni to się spotykali? A codziennie, o, Marek jest przygotowany dzisiaj, chwała Bogu, także codziennie się spotykali, moi drodzy, i liczba ich, co? Wzrastała, pomnażała się liczba ich. Wiecie, i naprawdę, gdy zapowiadamy często tak w zborach, tak jak tu pastor zapowiada poniedziałek, wtorek, środa, tam, to takie jest fajne. Ale nie dla wszystkich, prawda? A kiedy, bracie, ja mam mieć czas dla siebie? W sanatorium. W sanatorium, tak. W sanatorium masz czas dla siebie. Wiecie, ja powiem wam, przechodzę taki serwis, full serwis. Każdy się pyta, to co, samochód się zepsuł? Nie, serwis ciała swojego, prawda? I myślę, że to jest istotne. Ale moi drodzy, pomyślmy nad tym, wiecie, bo tak... Dzisiaj rano mi tak wpadło na myśl, jak tutaj, jak żeśmy uwielbiali, jak pięknie tutaj Marek prowadził uwielbianie, bardzo mnie to tak tego, z małżonką swoją to takie jest piękne. I słuchajcie, i takie myśl mi wpadła do umysłu. Wiecie co, że my potrzebujemy takiego serwisu z jednej strony ciała, potrzebujemy, wiecie, takiego zatrzymania. Ale moi drodzy, czy my nie potrzebujemy też takiego duchowego serwisu? Powiedzcie, moi drodzy, czy potrzebujemy? Czy nie jest to dobrze czasem w swoim życiu tak z tego pędu, z tego biegu, tak chwilkę się zatrzymać? I tak pomyśleć nad tym, nie kiedy trwoga tylko, to wtedy biegnę do Boga, bo najczęściej tak jest. Wiecie, Pan Bóg jest tak, jak już mówiłem wcześniej, dobry, że jeśli my się nie chcemy zatrzymać w tym biegu, to On nas sam zatrzyma, wiecie? A wiecie, jak w jaki sposób to zrobi? Położyć do łóżka. Położyć do łóżka i będziesz po prostu tylko patrzył w niebo i będziesz tylko słuchał Jego głosu, bo nie będziesz w stanie nic innego robić. Dlatego, moi drodzy, jak to ważne jest, abyśmy pomyśleli o tym, że w tym całym biegu, w tym wszystkim, to wszystko, co na ziemi jest, musimy pozostawić. Moi drodzy, nic z sobą nie zabierzemy. Wiecie o tym, że kieszenie nieboszczyka, tak jak moje, są zaszyte, puste, nie ma nic. Nic nie zabierzesz. Nic nie przyniosłeś na tą ziemię i nic z tej ziemi nie wyniesiesz. Dlatego, moi kochani, jak to ważne jest się nad tym zastanowić i tak pomyślałem nad tym, czy takie słowo, bracie, mówiłeś, czy masz jakieś tam słowo. Miałem takie słowo, ale nie powiedziałem. Bo chciałem wam teraz powiedzieć. Dlatego, wiecie co, to słowo o orłach. Wiecie, że nasza młodość odnawia się jak? U orła. Ale moi kochani, pomyślcie nad tym, czy wiecie, jak ta młodość u orła się odnawia? Kto z was wie, jak to się dzieje? Wiecie, że orzeł po 40 latach swoich, po 40 latach leci w takie miejsce, w którym nikt nie wie, gdzie on leci. Nikt nie zna tego miejsca i moi drodzy, przez 40 dni, a może i nawet więcej, jest na osobności. Wiecie, co robi? Bije w skałę dziubem, rozbija dziób cały. Wiecie? Zdziera pazury. Wymienia pióra. Posłuchajcie, 40 dni bez jedzenia, bez niczego. I on się tam odnawia. Posłuchajcie, odnawia się. I po tych 40 dniach ma nowy dziób. Ma nowe szpony. I jest zdolny polować. Jest zdolny jeść. Moi drodzy, czy to nie jest istotne również, gdy tak pomyślimy, popatrzymy na zwierzęta, czy nie jest to istotne również w naszym życiu spojrzeć w taki sposób i powiedzieć, Panie, czy ja jestem już to takim duchowym serwisie? Bo fizyczny serwis, cokolwiek się dzieje, moi kochani, momentalnie jestem czy u lekarza, czy modlimy się, czy jest to, prawda?
A duchowy serwis? Moi kochani, a duchowy serwis? Jak to jest ważne, aby, moi drodzy, aby nasza kondycja duchowa była zawsze właściwa. Wiecie co? Przyjeżdżałem tutaj do zboru wcześniej na modlitwę i jest jedna siostra tutaj, samochodem stanęła i wózek z boku. I taki brat, który ma 99 lat. Gdzie on jest, ten brat? Gdzie jest? Na dole. 99 lat ma, wiecie? Nie bardzo mogłem po prostu pomóc. Chciałem pomóc, bo wiecie, ja jestem od razu chętny. Momentalnie, wiecie, tylko wiem, jak mój ten kręgosłup działa, wiecie, i tak, ale ten brat, tu kochany brat, który tam siedzi za konsolą, gdzie go widzę, tam go czy nie widzę? O, jest. Wiecie co, od razu podleciał, czy jeszcze? Chwała Bogu, przyszedł, uratował mnie, bo ja bym go, tego brata chciał pociągnąć na ten wózek, bo taki jestem po prostu. No, co zrobię? No nie jestem w stanie inaczej. Ale moi drodzy, zauważcie, 99 lat i ma pragnienie, aby przyjść do zboru. Czy nie jest to też takie dla nas świadectwo, że my często młodsi, a czasem jest tak, a dzisiaj se odpuszczę. Małżeńskie, dobrze mi się w małżeństwie układa. Po co? Moi kochani, czy czasem tak nie jest? Dlatego dzisiaj jest, moi drodzy, zachęta, póki ten czas łaski jeszcze trwa, abyśmy byli blisko Boga. Jak to jest istotne, moim szczęściem jest co? Być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. I moi kochani, o tym chcę dzisiaj mówić, o tej bliskości Boga. Wiecie co? Mówiłem 2 tygodnie temu taki niecały jeden werset, ale pierwsze 2 słowa. Pamiętacie te słowa? Bo ja pamiętam. Halleluja. Czasem się buduję na swoich kazaniach. Czasem zaczynam rozumieć nawet kazanie. Halleluja, naprawdę. Pastor taki szczęśliwy zszedł z kazaniem i zrozumiałem swoje kazanie. Halleluja. Także moi kochani, z Chrystusem jestem, ale wiecie co, ale chciałem pociągnąć to troszeczkę dalej. Tak kawałeczek dalej. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już nie ja. Moi kochani, to jest ważne słowo i myślę, że to słowo jest ku zbudowaniu ciała Chrystusowego. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już nie ja. Moi drodzy, człowiek ukrzyżowany nic nie może. Czy może coś człowiek ukrzyżowany? Zauważcie, chodzili koło Pana Jezusa, który był ukrzyżowany. On jeszcze żył, ale i pytali. Nic nie mógł zrobić już. I zauważcie, my dzisiaj mówimy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już nie ja. Wiecie, jaką największą przeszkodą w życiu człowieka jest, co jest największą przeszkodą w życiu człowieka? Wiadomo, że grzech mówimy, ale to nasze ja. To nasze ja, bo ja tak uważam. Bracie pastorze, ty tak uważasz, ale ja tak uważam, bo to jest moje zdanie. Bo Bóg mi dał rozum i wolną wolę. Ale moi kochani, gdy z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już nie ja. Już nie ma mojego ja, już nie ma mojego ja, ale liczy się to, co jest Boże. To, kim jest Chrystus w moim sercu, to, kim jest Chrystus w moim życiu. Jak to jest ważne, moi drodzy. Jak to jest istotne i zauważmy. Okularki, bo to bez okularków, tak jest. Tak. Co to znaczy, moi drodzy, jakbyśmy tak pomyśleli, co to znaczy z Chrystusem jestem ukrzyżowany? Jakbyście tak zdefiniowali, ja tak pytam, a u was tak zadajecie te tak pytania? Ja też czy nie, czy tylko usługujecie? Bo ja jestem taki, że pytam. I chciałbym też słyszeć odpowiedź. Co to znaczy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany? Co? Jak myślisz? Jak sobie wyobrażasz? Bo moi drodzy, bo jak tak mamy taką konwersację, to wiecie, to nikt nie uśnie, prawda? Jak rozmawiamy, prawda? A tak to wiecie, to była taka sytuacja, że jeden z braci mówi, pastorze, na twojej... Wiesz co? Zostałem uzdrowiony podczas twojej usługi. I tak? O, to taki pastor szczęśliwy mówi, no co to, bracie, było? Wiesz co? Bo naprawdę cierpiałem taki długi czas na bezsenność, ale na twoim kazaniu tak dobrze się wyspałem. Także, moi drodzy, zauważcie, że co to znaczy, moi kochani, z Chrystusem jestem ukrzyżowany? Kto by mi odpowiedział na to, co to znaczy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany? Co myślicie? Powiedzcie mi. Może być jedna, a nawet 2 osoby, a nawet 3 możecie. Co to znaczy? Co to znaczy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany?
Co? Młodsi, starsi, obojętnie. Obojętnie kto? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nikt mi nie chce odpowiedzieć. To... No wiecie, to i tak będę dalej pytał, bo taki jestem. Co zrobić? Taki fragment Bożego Słowa z Filipian 3:9 mówi tak. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. Nie mając własnej sprawiedliwości, ale sprawiedliwości opartej na wierze w Jezusa Chrystusa. Moi kochani, to znaczy, że mój wzrok jest skierowany na Chrystusa. Wiecie, gdy patrzymy na Chrystusa, to ja widzę, że problemy w moim życiu znikają. Wiecie co, kiedyś jechałem w pociągu, a to było bardzo dawno temu, i posłuchajcie, i takie mocne słońce świeciło prosto w okno tego pociągu. A ja mówię tak, a chcę po prostu na to słońce się patrzeć. A wiecie, takie było mocne to słońce, a ja tak centralnie i tak mocno patrzyłem to słońce, że wiecie co, i w pewnym momencie odwróciłem wzrok na przedział i nie widziałem nic. To światło tak mocno mnie oślepiło, że nie widziałem nic. I wiecie, i momentalnie, gdyż nie widziałem nic, przyszła taka myśl. Gdy patrzysz na to światło, na Chrystusa Jezusa i gdy potem spojrzysz na swój problem, na swoją trudność, to co się z nim dzieje? To ono znika. Moi kochani, gdy patrzymy na Chrystusa, sprawcę dokończyciela wiary, to problemy znikają. Moi drodzy, patrzcie na Jezusa. Gdy patrzysz na Jezusa, to wszystko inne znika. Moi kochani, i tak zniknął mój problem. I mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję. Wiecie, Pan Bóg może użyć różnych rzeczy, różnych sytuacji. Może różnych sytuacji użyć, aby Ci pokazać, jak jest cudowny, jak jest miłosierny, jak jest wielki, jak jest potężny, jak jest kochany, jak myśli o Tobie. Tylko dobrze by było, żebyśmy też myśleli o Nim, prawda? Bo że On myśli o nas, to jesteśmy pewni. Ale jak to ważne jest, aby nasze serca były przepełnione miłością każdego jednego dnia. Gdy wstaję rano, mówię, Panie, dziękuję Ci za nowy, kolejny dzień, który dałeś mi, bo dzisiaj żyję. Moi drodzy, wiele osób dzisiaj niestety nie wstało. Wiecie o tym, że wiele osób nie wstało dzisiaj? Że wiele osób dzisiaj niestety, ale już nie żyje. Już nie mogą zdecydować. Mieli wielkie plany, mieli różne myśli i niestety koniec. Dlatego, moi kochani, jak ważne jest. Co zaś do mnie, mówi apostoł Paweł, niech mnie Bóg uchowa, abym się miał lubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Moi drodzy, tyle jest rzeczy na tym świecie, które tak bardzo pragną często nasze oczy, nasz umysł. Nie jest tak dużo rzeczy? Powiedzcie mi. Niech za dwie osoby kiwnie głową. O, tak, dobra, wystarczy. Tyle rzeczy jest takich fajnych. Tyle rzeczy jest, które pragniemy. Wiecie, to często nie są to złe pragnienia. Moi, to nie o to chodzi, że wiesz co, jak pragniesz mieć dom, to jest normalne, dobre pragnienie. Ale Bóg powiedział, dam Ci wszystko, co jest Ci potrzebne do czego? Do życia i do pobożności. To gdzie moja ufność ma być? W moim zdolnościach, w moim umyśle? Czy ma być to zaufanie, które do Boga wie, Boże, jeśli chcesz, możesz uczynić wszystko. Jeśli Panie chcesz, możesz uczynić wszystko. I jeśli coś potrzebne Ci jest do życia i pobożności, Pan Bóg mówi, dam Ci, ale ufaj mi. Moi drodzy, jak często w trakcie doświadczenia nasze zaufanie gdzieś się załamuje. No bo nie widzimy tej odpowiedzi. Mieliście kiedyś taką sytuację, że modlisz się i nie przychodzi odpowiedź. Panie, dlaczego nie przychodzi odpowiedź? Iluzujemy się potem. A Pan Bóg mówi, jak to ważne jest, aby wytrzymać próbę. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Który wytrzyma próbę. Zauważcie, błogosławiony mąż, błogosławiona niewiasta, która wytrwa w próbie, która mówi, Panie, Twoja wola niech się dzieje. Prawda, bracie? Jak mówiłeś? Nie zgadzam się z tym. Nie mogę wstać, nie zgadzam się z tym. Nie powinniśmy się na pewne rzeczy zgadzać, powiedzieć, Panie, nie zgadzam się. Chcę Ci służyć. Boże, Ty jesteś moim Bogiem, Ty masz moc, aby kruszyć te złe, niewłaściwe rzeczy. Czy to jest prawda?
Czy wierzymy w takiego Boga, że jest Bogiem mocy? Moi kochani, to nie chodzi o to, że tylko my wiemy o tym, że Bóg jest Bogiem mocy. Ale my musimy wierzyć. A wiara jest czym? Czym jest wiara? Czym jest wiara? Nie słyszę, za słabo słyszę. Tu bardzo słabo słychać tu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego się spodziewasz? Spodziewasz się choroby? No wiem, spodziewaj się dalej. Spodziewam się tego, że Pan mnie dotknie, że Pan mnie uzdrowi. Tego się spodziewam. Po to tu przyjąłem na facelifting, widzicie, na ten. Czego się spodziewam? Mówię, Panie, dziękuję Ci, że mam czas, w którym mogę, wiecie co, uspokoić swój szybki bieg. Wiecie co? Naprawdę musiałem z piątki zluzować i wyluzować, wiecie? Na luz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi, chce do ciebie mówić. A często nie miałem czasu, aby słuchać to, co Pan mówi. Wiecie? Wiecie, że tak jest? Wiecie, że życie da ci tyle okoliczności, w których będziesz tak zablokowany? Wiesz, no Panie, ale wszystko robię. Co? No o co chodzi? No wszystko, co trzeba. Ale Pan Bóg mówi, potrzebuje ciebie tak, jak ten orzeł odchodzi na osobność. Całkowicie potrzebuje tylko i wyłącznie relacja, Panie, Ty i ja. Ty i ja, relacja Ty i ja. Nie ciągły nawał, nie ciągłe ataki. Z tej strony, moi kochani, czy nie czujecie się czasem tak wypaleni? Ktoś jest taki, który się czasem czuł tak wypalony, czy nie? Jest jedna osoba? Jest jedna, dwie. Dobra, wystarczy. Jest dwie osoby, wystarczy. Na podstawie dwóch świadków wystarczy. Zauważcie, ale kochani, tutaj dzisiaj Boże Słowo i Pan Bóg zachęca cię do czego? Do tego, bądź ze mną. Wiecie, gdy my przychodzimy do stóp Pana, wiecie, gdy czytam Boże Słowo, Maria usiadła u stóp Pana i słuchała, co mówił. A Marta zasuwała. Ja mam w sercu Martę, nie wiem jak wy. Marta, cały czas, tu Pan, tam. Ale Pan Bóg mówi, posłuchaj mojego głosu. Dzisiaj chcę do ciebie tak typowo do twojego serca przemówić. Uspokój swoje wnętrze. Moi kochani, często ten natłok tych wszystkich informacji, tego wszystkiego przytłacza nas. I nie słyszymy głosu Pana. A dziś Pan mówi, miłuję cię. No wiem, że narobiłeś tyle bałaganu przez cały tydzień. I tak wejrzyjmy swoje serce. No Panie, no to było nie tak, to było nie tak. A Pan mówi, miłuję cię. Przyjdź do mnie w uniżeniu. Chcę cię przytulić. Zobaczcie, czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, że ten Bóg miłujący mówi, przychodzi, chce cię przytulić. Chce ci powiedzieć, nie jesteś sam w tych problemach. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, że te doświadczenia są udziałem braci na całym świecie. Nie ja jeden tylko przechodzę trudności z kręgosłupem, moi kochani. Bo tam w sanatorium wszyscy mają problem z kręgosłupem. I widzę i zauważcie. Ale Pan Bóg ma cel. Bo jeśli mnie tam nie było, Janka by nie było, Anetki by nie było, to ci ludzie by nie usłyszeli o Chrystusie. No bo kto im by powiedział? Oni lubią się bawić. Lubią się bawić, tam się ludzie bawić tak, jak już mówiłem raz, mówię drugi raz, że tam po prostu podczas zabawy wszystkie bóle mijają. Wszystko odchodzi. Po prostu jakoś taki jest po prostu pstryczek, elektryczek, pach i zmienia się po prostu, rozumiesz. I szedłem tak, że nie mogłem dojść, bo by mnie przynieśli na ten... A potem jestem po prostu... Elegancki po prostu. I wszyscy widzieli, no. Także jeden tam mówi gościu, muszę nakręcić film i dać do ZUS-u. Ale by to dopiero było, normalnie to powiem szczerze, byłoby to mocne uderzenie. Także mocne uderzenie, niektórzy by się zdziwili, także ale to nic, no. Także byłoby... Ja nie nakręcam tam filmów, nie tego, także... Ale wiecie co, kojarzy mi się teraz taki fragment z... Pierwszego listu Jana, taki fragment, drugi rozdział, pierwszy list Jana, drugi rozdział, on pokazuje tak, abyśmy co? Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Moi drodzy, zauważcie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest od Ojca, ale ze świata. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Kochani, gdy siedzieliśmy w Grocie Solnej i rozmawialiśmy, bo jeden człowiek, po prostu czekano na niego, aby umarł. Wiecie, to była taka sytuacja, że lekarze zrobili błąd i
cała treść po prostu jelita grubego poszła mu do płuc, zalała mu płuca i nie wiedzieli, co z tym zrobić po prostu. I ten człowiek, zostawili go po prostu na boku i on po prostu, jakby można powiedzieć, był w śmierci klinicznej. Oni tam mówili, że to już jest koniec, to już jest po gościu. On to wszystko słyszał. Że on jest, i on to opowiadał w tej grocie solnej. I to dla mnie od razu jest taki sygnał, że mówię, no słuchaj, no przyjacielu, to ty możesz dzisiaj Bogu dziękować. I zacząłem mówić, wiecie, no jak normalnie, jak nie lubię mówić, tak zacząłem mówić. I moi kochani, i zacząłem mówić, zauważ, to jest taka wdzięczność Bogu po prostu, że ty żyjesz. Że ty możesz funkcjonować jak tego, wiesz co. I zacząłem mówić, że no niestety, ale są też dwa miejsca. Jest jedno miejsce, którym jest niebo i drugim miejscem, które jest piekło. A tam pani, ja do piekła, tak. I z taką radą, ja normalnie mówię, wie pani co, no... No ma pani tam miejscówkę, widzę faktycznie, bo to jest prawda, ma pani tam miejscówkę, ale nie życzę tego. Bo wie pani co, bo teraz to jest tak śmiesznie, tak się śmiejemy. Ja do piekła, tu lubię ciepło, lubię tego, bo tam chłodno, tak tego. Ja mówię, wie pani co, tak śmiesznie nie będzie. I tak nie będzie tak śmiesznie. I tak troszkę widziałem, że zbastowała, bo mówię, wie pani co, to jest straszne miejsce i o tym mówię, żeby ludzie tam nie szli. A to, że tak jest, że diabeł powywracał pewne rzeczy, wiecie, że diabeł pokazuje kilka dróg, że są inne drogi, że to nie tylko dwie drogi, że jedna niebo, jedna jest, trzecia droga jest. I tak diabeł robi, tak diabeł wywraca. Zauważcie, tak diabeł wywraca umysły. Tak wywraca. Dlatego, moi kochani, dzisiaj, gdy patrzymy na to, rozumiesz, jakie jest zrozumienie dzisiaj ludzi, to ja mówię, panie, lud ten ginie, gdyż jest mu brak poznania. I my dzisiaj mówimy, chcemy dać Boże Słowo, ja chcę tą ewangelizację tam zrobić, ale to jest, opory są takie, bo wiecie, bo lepiej jest tam, górali, kawały opowiadają, to jest lepsze. Dla ludzi to jest lepsze, tylko moi drodzy, tylko to pytam, a może jakby muzułmanie przyjęli, to może byście ich przyjęli, bo oni by wam lepiej powiedzieli, nie? Chyba prędzej, jak ja bym miał dać Nowy Testament. Ale moi kochani, ja wiem jedną rzecz, że Bóg to widzi. Bóg patrzy na nastawienie naszego serca. Ja mogę głosić i cieszę się z tego. Chciałbym tę ewangelizację zrobić, bo wiecie, jako pastor to tam trochę czasu mam to po prostu bazowo coś zrobić, wiesz, i ludzie tak się patrzą. Człowieku, odpoczywaj, nie? Ja odpoczywam bardzo. Mówię, dla mnie jest taki odpoczynek, mam czas na modlitwę, mam czas na społeczność, na wszystko. Jestem Bogu bardzo za to wdzięczny. Ale moi kochani, ale wiem o tym, że idę do nieba, ale jest wokoło mnie mnóstwo osób, które idą w drugą stronę. Moi kochani. I to jest taka tęsknota. To jest taka, Boże, zbaw tych ludzi. Boże, otwórz ich serca. Panie, Ty widzisz, dokąd oni idą. O czym oni mówią? Jakie mają pragnienia? Świat ten tak jak przeczytałem, świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Halleluja. Moi kochani. Nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Rzymian 6 rozdział, 6 i 7 werset. Kochani, jak to jest istotne, martwy dla grzechu. Wiecie, gdy czytam Boże Słowo i patrzę się na człowieka, który był według Bożego serca. Kto to był taki? Kto to był? Dawid był według Bożego serca. I wiecie, Dawid, gdy tak już doszedł do takiej swojej potęgi, mówi, słuchajcie, niech oni tam jadą na wojnę, ja sobie odpocznę, pójdę do sanatorium. Prawda? I moi kochani, cóż się stało? Gdy było to w zwyczaju, że królowie wyruszali na wojnę, a Dawid pozostał w domu. I wtedy ten luzik pozwolił na co? Że wyszedł sobie na tarasik i patrzy, a tam coś się dzieje. Coś tam się rusza. Nie brzydkie to tam coś, co tam się rusza. I zauważcie, gdy porządliwość pocznie, Boże Słowo mówi, co robi? Rodzi grzech. A grzech rodzi co? Śmierć, moi kochani. Dawid, taki sługa według Bożego serca. I moi drodzy, gdy się wyluzował. Wiecie, ja znam takiego jednego człowieka, który 10 lat nie pił i mówi tak, pojechał z żoną na wczasy i mówi tak, 10 lat nie pije. Wiecie, to 10 lat, no to jest dużo, nie? To tak bacząc na to jest dużo. I moi kochani, i mówi tak, poszli sobie na rybkę, i tak wezmę sobie takie piwko bezalkoholowe. No bezalkoholowe, no. Tam jest 0,5%,
I moi drodzy, co się stało? Ten człowiek na drugi dzień już się zachlał i niestety było po nim. Bo nie było w środku takiej motywacji, którą był Chrystus. To był człowiek niewierzący. On uważał, że ja jestem silny, ja sobie dam radę. Moi kochani, gdy kogoś Chrystus wyzwoli, tak mówi Boże Słowo, jest jak? Prawdziwie wolny. I wiecie, to jest takie dziwne, bo czasem jestem zapraszany na takie spotkania AOS-kie i tam stałem ja, alkoholik, 10 lat nie pijący. Ja, alkoholik, tam 20 lat nie pijący. A ja mówię, a ja, alkoholik wolny. Patrzę tak, jak wolny? No normalnie, 32 lata jestem wolny od alkoholu. I całkowicie jestem wolny. Bo Chrystus mnie wyzwolił. Jeśli kogoś Chrystus wyzwoli, prawdziwie jest wolnym. Ale moi drodzy, to nie żadne zabiegi, ale to wiara w Jezusa Chrystusa daje wolność, prawdziwą wolność. I wtedy jesteś wolny. Ja mogę mówić, że jestem wolny w Jezusie Chrystusie. I nie czuję się zniewolony, moi drodzy. A tu ja jestem chory na grypę 14 lat. A jestem chory na katar 12 lat. Mówię, tak to jest? Ja mówię, jak to jest możliwe? Mówię, słuchaj, jeśli ty jesteś zdrowy, to jak mówisz, że dalej jesteś jeszcze zniewolony? No ja nie rozumiem. Rozumiecie to? Rozumiecie coś takiego? Bo dla mnie jest to trudne do zrozumienia. Wpaja się ludziom, że jesteś zniewolony do końca życia. Że ty jesteś do końca życia tym. Ale to nie jest prawda. Czy to jest prawda? Moi drodzy, dlatego my mamy mówić to, co mówi Boże Słowo. Jeśli cię Chrystus wyzwolił, jesteś wolny. I nie ma takiej siły, która mogłaby cię zmusić. Jeśli cię Chrystus uwolni, ale to jest jedyna tylko droga. Bo inna droga prowadzi do tego, że nie pijesz 10, 15, 20 lat, a po 30 latach znów wpadasz. Dlaczego? Że przyszedł moment załamania. Że przyszedł moment taki, że... Albo przyszedł moment, moi kochani, wiecie jaki moment? Wszystko ci się układa. Połączyłeś się z żoną. Wszystko się tak dobrze układa. I mówi, ach, jednego, przecież to się nic nie stanie. No. I ten jeden zapala duży las i kończy się. Dlatego, moi kochani, my mówimy dzisiaj o uwolnieniu w Jezusie Chrystusie. I tak, zobaczcie, Dawid dał się skusić. Taki wspaniały Boży sługa. Dał się skusić po prostu. Ale czy my jesteśmy od tego wolni, moi drodzy? Powiedzcie, czy jesteśmy wolni od tego? Nie, my to tacy, nie, wy tutaj tak, na Radomsku to są, to nie są wolni. Wy jesteście w Ustroniu wolni, to też ja wiem, ale pastor pilnuje. Ale moi kochani, wiedzcie, że przychodzi moment, taki moment, którym nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak ważne być czujnym, moi kochani, jak ważne być czujnym, jak ważne jest Boże Słowo, codzienne Boże Słowo i lektura tego Słowa Bożego. Jak ona jest ważna, bo ono daje ci możliwość obrony. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie grając w sercach swoich, rozmawiając, moi kochani. Bo trudności są, były. Wiadomo, że rozmawiamy na różne tematy, ale moi kochani, jak ważne jest, jak widzisz, że brat czy siostra jest naprawdę duchowy, widzisz go wtedy po czym? Po rozmowie, gdy rozmawiasz z nim. Gdy widzisz, jakie jest jego myślenie, jakie są jego pragnienia, w którym kierunku one idą. Moi drodzy, jak ważne jest rozmawiać z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, zachęcając się wzajemnie do tego, aby trwać, aby wytrwać do końca. Moi drodzy, my jesteśmy tylko jako pielgrzymi tu na ziemi. Nasza ojczyzna jest gdzie? W niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie, nie na ziemi. I moi kochani, na ziemi często ludzie budują warownie, zamykają się i mówią, to jest moje królestwo, to jest to. I potem umiera i to królestwo pozostawia. I potem dzieci procesują się i jest walka. Moi kochani, jest tylko nieporozumienie. Ale moi drodzy, my wiemy, że pracować powinniśmy, bo Słowo Boże mówi, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. I to jest normalne. Jeden taki człowiek przyszedł na grupę. Nie powiem gdzie, nie powiem kiedy. I musicie mi pomóc. Facet młody. Musicie mi pomóc. No ale czemu? No bo on nie ma pracy. No ale ja mówię, mam dla ciebie pracę. Nie, on nie chce pracować. Ale wy mi musicie pomóc. No bo komu będziecie pomagać? Mówi, no macie wszyscy pracę, to musi być ktoś, komu chcecie, potrzebujecie pomagać. Taki miał tekst człowiek, wiecie, już tak wyuczony, że musicie mi pomóc. Więc człowieku, zabierz się do pracy. Następny taki przyszedł do restauracji. Taki nasz znajomy,
I mówi tak, bo on jest głodny. On jest bezdomny, on jest głodny. No, no okej, nie ma sprawy, dostaniesz jeść, czeku jeszcze do reklamówki dostaniesz, ale wiesz co, teraz mi skosił tam trawę na ogródku, ja byś mi to pograbił i spokojnie. Ja tu nie przyszedłem grabić, ja przyszedłem tu zjeść. On mówi, normalne, ja tu nie przyszedłem grabić, przyszedłem tu zjeść. A on mówi, ty, słuchaj, ale ja, mnie to też nie leci z nieba, samo z nieba mi nie leci, nie? No to nie, nie, to on nie chce. No to mam sorry, przykro mi bardzo. Słuchajcie, tak są ludzie nauczeni niektórzy, że należy mi się. Ty masz mi dać, bo ty masz mi dać. Ale wiecie, ja powiem tak jedno. Co chcecie, aby wam ludzie czynili, to co? To wy im czyńcie. Jakby ten człowiek, wiecie co, 10 minut pograbił tą trawę, to myślę, że ten nasz przyjaciel mógłby do niego codziennie na obiady przychodzić. Bo tyle jedzenia jest, ale wiecie co, ale... Trzeba przynajmniej minimum jakiejś chęci. Minimum chęci. Chcę coś zrobić. Dlatego, kochani, jest to bardzo istotne. Idziemy dalej, bo już rozgrzewamy się tak. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Galacjan 5:24. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali. To znaczy, po prostu te żądze, te namiętności są przybite do krzyża. I patrzymy wtedy na Jezusa już zupełnie inaczej. To jest dla nas taka zachęta, moi drodzy, aby te grzeszne namiętności krzyżować. Bo wiecie co? Bo to wszystko, co wokoło nas jest dzisiaj tak, to diabeł skonstruował, że te wszystkie reklamy, to wszystko tak atakuje nas. Czy was też atakuje? Też atakują was reklamy i takie różne rzeczy? Czy nie? Czy wy macie takie możliwości, że wyłączacie reklamy? My nie mamy. To wszystko tak atakuje, to wszystko pokazuje. Wiecie, i tu patrzysz po prostu, rozumiesz, w sklepiku jakimś tam z dewocjonaliami, jest Biblia, a z boku, proszę ja cię, te maski halloweenowe i takie rzeczy. Ja mówię tak, no wiem, no dziwne to, prawda, że to takie jest połączenie, no ale to chyba to jest jedno, wiecie, także to myślę, że tam nie ma się co za bardzo dziwić po prostu, że tak się dzieje. Kochani, ciało ukrzyżowane wraz z namiętnościami i rządzami. I dzisiaj, jak obserwujemy, to jest taka... Rządza czego? Rządza pieniądza. Jest czy nie ma? Jest. Czy to działa? Też tu w ustroniu działa? Czy jesteście wolni od tego? Działa to? Działa. No to tak jest. Za pieniądze można kupić co? A miłość, tak? Można kupić miłość? Za pieniądze można przyjaźń kupić? Można czy nie? Co? A zdrowie można kupić? A może zbawienie można kupić za pieniądze? A może radość można kupić za pieniądze? A może pokój można kupić za pieniądze? Moi kochani, ludziom wydaje się, że jeśli mam pieniądze, to mogę mieć wszystko. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest diabelskie oszustwo. To jest diabelskie oszustwo, moi kochani. Bo gdy mam, wydaje mi się, że mam, to mogę wszystkim sterować, ale to nie jest prawda. Dobrze, kochani, i każdemu z was życzę, żebyście mieli tyle pieniędzy, żebyście mogli łożyć na dobrą sprawę. Żeby nikomu nie brakowało z was i żeby każdy z miał, moi drodzy, aby każdy miał, aby mógł łożyć na dobre rzeczy. I dla siebie, żeby miał, i dla dzieci, żeby miał. Moi kochani, to jest ważne. Bo ja nie mówię, słuchaj, często są takie sytuacje, że stajemy w jakimś kryzysie finansowym. Są takie sytuacje? Mieliście czasem taką sytuację, czy nie? Czy zawsze jest wszystko... Są takie sytuacje, ale to jest po to, aby wypróbować ciebie i mnie, jak my ufamy i wierzymy. Jeśli postępuję właściwie, wiecie co ja powiem, jak my przyjaźmy na misję, wiecie to tak, było to takie dość trudne dla nas, bo ja pracowałem w Norwegii i przyjechałem do Polski na misję i zaczęliśmy funkcjonować na misji, wiecie, jak misjonarze funkcjonują. Nie ma po prostu, nie ma, można powiedzieć, na nic. Mieliśmy jako na rodzinę 1000 złotych, z czego 30% do zboru. To teraz sobie pomyślcie. Z tego mieliśmy jeszcze wynająć mieszkanie i modliliśmy się, Boże, chcę wynająć mieszkanie, ale możemy dać tylko 400 zł. Poszedłem do biura pośrednictwa. Pani mówi, proszę pana, 500 zł jest samego odstępnego za mieszkanie, plus 260 zł, tak jak myśmy chcieli mieszkanie trzypokojowe z dwoma piwnicami, bo mieliśmy dużo książek i wszystkich rzeczy. I posłuchajcie, i teraz co? Stracić zaufanie, stracić wiarę. 3 miesiące szukaliśmy mieszkania. Wie panie, jak to jest?
Do jednego biura pośrednictwa przychodzę, pani mówi, wie pan co, no jakieś to jest dziwne, mówi, miałam 15 takich domków, mieszkań, jakby pan tu przyjął, to od razu wszystko wymiotło, wszystkie wynajam. Ja mówię, normalnie widzę, że diabłu się nie podoba, że tam jesteśmy. Nie podoba mu się bardzo. Następne biuro pośrednictwa, to samo, nie ma proszę pana żadnego niczego. Wiecie, ja już normalnie w pewnym momencie już tak, mieszkaliśmy u Janka i Janetki. Ci, co tutaj byli we wtorek, co byli, myśmy u nich mieszkali. Bo myśmy, to takie było trudne dla nas, bo myśmy w ogóle nie znali Janka ani Janetki. I myśmy przyjechali do Radomska, pukamy do nich do drzwi, mówi, że jesteśmy misjonarzami. A bardzo proszę, tutaj jest pokój dla was, wiecie. I tak, żeśmy się poznali, i tak, żeśmy mieszkali razem. Słuchajcie, Bóg jest niesamowity, wiecie. Do tej pory współpracujemy razem i to są naprawdę tacy fantastyczni ludzie. Zresztą poznaliście ich, także naprawdę to jest takie oparcie, to jest tak, mówię, Aaron i chór w podwójnym wydaniu. Także chwała Bogu, naprawdę. I wiecie, i zauważcie, że mówię, jak to jest możliwe, Boże, przyjechaliśmy, aby służyć. Już powinno być mieszkanie już gotowe dla nas, a tu nie ma nic. I 3 miesiące, tak. Już w pewnym momencie napisaliśmy kartkę taką, ogłoszenie do spółdzielni mieszkaniowej, bo już, no mówię, już mam dość. I w pewnym momencie mówię tak, mówię, panie, koniec. Jadę. Bo ja tak jeszcze musiałem płacić mieszkanie w Jaworznie, wiecie? Jeszcze musiałem mieszkanie w Jaworznie płacić. No i tutaj trzeba się coś było dokładać. Ja normalnie, powiem wam szczerze, no strasznie ciężko. Pieniążki, wiecie, wszystko jak karta, jak tak wkładasz do tego bankomatu i wkładasz, wiesz, a nic do tej karty nie dokładasz, bo nic się nie dokładało. To była pusta. I ten kartonik był w kieszeni, ale pusty i nie było nic. I wtedy słowo, a sprawiedliwy mój? Halleluja. Fantastycznie. To jest takie doświadczenie fantastyczne, naprawdę. Warto tego doświadczyć. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. 2 mieszkania zapłacić, proszę, ja cię rozumiesz, i tu, i nie ma nic. Ale czy Pan Bóg zapomniał? Nigdy. Pan Bóg nie zapomniał, komu mówi tak, co zrobisz? Ja takie myśli, mówię, a pojadę z portem do Norwegii. A Pan Bóg do mnie mówi, a gdzie cię posłałem? No do Radomska, ale panie, ale kasy potrzebuję. Spokojnie. Ale tak, wiecie, jak to spokojnie tak jest? Idziesz koło sklepu i chciałbyś banana dziecku kupić, nie ma, nie masz. I czujesz się, mówię, panie, czy jestem gorszy? Nie boję się pracować, wiecie, ja taki po prostu... Ale Pan Bóg chciał pokazać mi pewną rzecz, żebym zaufał Jemu do końca. To nie jest tak, zaufanie... Wiecie, niektórzy ludzie mają takie zaufanie, że jak ma pełny ten kartonik, to wtedy ufa Bogu. A jak mu ten kartonik się opróżni, to już idzie i robi rzeczy takie, które nie powinien czynić. Ale to jest błąd, bo Pan Bóg mówi, ufaj mi do końca. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polega na własnym rozumie. Mój rozum mówił, że jest źle. Mój rozum mówił, że jest źle. Nigdy w takiej sytuacji nie byłem. Małżonka popatrzy, no chłopie, no to tutaj takie złote góry się obiecywała, teraz w tej chwili nie ma na to, nie ma na tamto. Ja mówię, Boże, spraw coś, bo po prostu no, spalę się po prostu. No, ja się paliłem wewnętrznie, a Pan Bóg mówi, wytrwaj. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. To była próba dla mnie wielka. Wiecie, bo gdy przyjeżdżasz z kraju, bogatego kraju, jak Norwegia, i środków tych było dużo, a naraz po prostu brakuje ci na podstawowe rzeczy, to czujesz się źle. To od razu myślisz z powrotem, wróć tam z powrotem. A tak, Pan Bóg posłał mnie na misję. Pan Bóg posłał mnie na misję, tam masz być. Wiecie co? I Pan Bóg starał się. I naprawdę mieliśmy w takich sytuacjach, modliliśmy się o pewną kwotę. Pan Bóg dał. Poruszył ludzi i wiecie, nikomu nie mówiliśmy. Wiecie, ja już miałem zrobić taki informator, że jesteśmy misjonarzami, żeby jakby ktoś tam coś tam złożył na nas. I ten informator mam i nigdy go nie dałem nikomu. Bo Pan Bóg powiedział nie. Pojechaliśmy do takich naszych znajomych i też Pan Bóg mówi, tylko nie mów o pieniądzach. A ja mówię, panie, ale tylko tak malutko. Tylko tak malutko bym powiedział, bo przecież to niedużo. Pan Bóg mówi nie. Powiedział nie. Ja mówię, ale Boże, no, przecież to dla nich to by było tak, a dla nas by było... Pan Bóg mówi nie. I słuchajcie, wyjeżdżamy. Jest godzina 9:30, synka położyliśmy do auta. Nie powiem kto, bo wiecie tego. I słuchajcie, i ci nasi przyjaciele zniknęli. Po prostu wylecieli na pięterko do góry i zniknęli. I... No mówię, no chcemy się żegnać, no stoimy już, dziecko zapakowane w aucie, wiecie. I oni schodzą z tego pięterka. Myśmy mieli w naszym kapowniku takim modlitewnym, rodzinnym, zapisane, że potrzebujemy 5 000 zł. Ale tak mnie korciło, żeby powiedzieć, a Pan Bóg mówi nie. I słuchajcie, i już to żegnamy się tego i oni zlatują z góry i on mi daje taki plik, nie?
O, to będzie dla Emka, mówię, do tego, do eurobiznesu, bo ja myślałem, że to takie pieniądze z eurobiznesu. Wiecie, ja bym w życiu nie pomyślał w ogóle, wiecie, taki plik, taki, to dla Emka do eurobiznesu, wiecie. A on mówi, nie, to jest 5 000 zł, które Pan nam powiedział, żeby wam dać, nie? Ja normalnie stanąłem tak i mówię tak, normalnie łzy tak leciały ciurkiem, tak, wiecie, bo tak stoisz po prostu i tak ci mówisz, nie powiedziałem ani słowa. Nie powiedziałem ani słowa. Moja małżonka też nie powiedziała ani słowa. Byliśmy cały czas uśmiechnięci, jak Amerykanie na każdym filmie. Jak go nawet auto potrąci, to on się tak uśmiechają, także wiesz, byliśmy cały czas tak uśmiechnięci. Tacy byliśmy radośni. Powiem wam szczerze, a w środku były potrzeby. Ale Pan Bóg mówi, żebyśmy się nie troszczyli. Bo Bóg zabezpieczy każdą twoją potrzebę. I wiecie, ja naprawdę, i mówię tak, wsiedliśmy do tego auta bez słowa. Ruta siedzi z boku, płacze, ja siedzę z tego, płaczę, nie możemy wystartować. Mówię, Boże, Ty jesteś tak niesamowity. Ugościli nas przez cały ten czas, nic ani słowa o pieniądzach, wszystko nam zapewnili. I posłuchajcie, i jeszcze tak, i mówi, jaki Bóg jest wielki. Jaki Bóg jest wielki, zobacz, nigdy się Bóg nie spóźnił, nigdy. To tylko jest tak, wiecie, tak jakby pokazany taki mały chłopczyk, który ufał Bogu, wiecie, taki mały chłopczyk miał dziurawe buty. I była taka sytuacja, że śmiali się jego koledzy. Jaki ten twój Bóg jest wielki, a buty masz dziurawe. On mówi, Bóg mój jest wielki, tylko ktoś zapomniał sobie te buty mi przynieść. Czy Bóg dzisiaj nie używa ludzi do tego? Moi kochani, my modliliśmy się do Boga. A Bóg w tym wszystkim użył ludzi. Moi kochani, jak dzisiaj, czy nie ma takiej sytuacji, w której, kochani, Bóg mówi ci, zrób to. I to jest odpowiedź na czyjąś modlitwę. Moi kochani, jeśli Duch Pański ci mówi, zrób to, to zrób to, bo ten ktoś czeka na to. Wiecie, była taka sytuacja, że wiesz, ja ciągle mi się od razu takie świadectwa do głowy przyplątują. Jeden z ludzi chciał odebrać sobie życie, wiecie, i poszedł do lasu i chciał się powiesić. I mówi tak, jeśli Boże jesteś, to powiedz mi, że jesteś, że mnie kochasz. I w 2:30 nad ranem jeden z ludzi, a mieszkał blisko lasu, Bóg mówi do niego, wstań. Wstań, idź do lasu i krzycz, miłuję cię. Ten mówi na trzy ludzie. Bigosu nie jadłem, żadnych takich. Mówi, co jest grane? No i następny raz do niego Bóg mówi. Czy to Bóg mówi? Ja nie wiem, kto to do mnie mówi. No możesz czasem takie głosy słyszeć, że nie? Idź do lasu i mówię, miłuję cię! Idź krzycz. No zwariowali. No, pobudzę wszystkie jelenie, wszystko. Ale za trzecim razem, gdy usłyszał ten głos, za trzecim razem mówi, Boże, dobra, wstaję, bo już mnie prześladujesz. Wstaję. Wstał i poszedł do tego lasu i krzyczy, miłuję cię, miłuję cię. Wiecie, no, mądre to jest? Powiedzcie, mądre to jest? Ale kochani, ale ten człowiek usłyszał to. I posłuchajcie, za 2 tygodnie był w zborze. Za 2 tygodnie. I posłuchajcie, Bóg do mnie przemówił. Nie widziałem sensu w życiu moim. Nie widziałem żadnego sensu w moim życiu. Powiedziałem, koniec, chcę skończyć ze swoim życiem. Same problemy, same trudności. I moi kochani, powiedziałem Bogu tak, że jeśli powiesz do mnie, że mnie miłujesz, to uwierzę. I przyszedł, złożył świadectwo, wiecie, i ten brat siedział już nie. Mówi, słuchaj, to ja byłem tym, mówię, myślałem, że zwariowałem. 2:30 w nocy, że mnie się dar w lesie, że cię miłuje. To jest po prostu, moi kochani, ale przypatrzmy się na Boże Słowo, jak prorocy. Miał na jednym boku tyle czasu leżeć i miał tylko jeść placki i wodę. Moi kochani, Bóg powiedział. I ktoś pomyśli tak. Moi drodzy, dzisiaj Bóg do ludu mówi. Dzisiaj Bóg mówi do ludzi. Tylko moi kochani, jak to ważne jest, abyśmy to wszystko wprowadzali w czyn. Abyśmy byli nie tylko słuchaczami słowa, ale jego wykonawcami. Gdyby ten człowiek nie posłuchał Bożego głosu, gdyby ten człowiek nie poszedł do tego lasu i nie krzyczał tam na głos, miłuję cię, to by zginął człowiek, za którego Jezus Chrystus oddał swoje życie. Jak to dziś ważne jest, moi kochani, abyśmy byli wyczuleni na Boży głos. Może dzisiaj jest ktoś na tym miejscu, który potrzebował dzisiaj to usłyszeć. Moi kochani, i dzisiaj zbuduje się jego wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, moi kochani.
Jak to jest istotne. Może czasem dobrze jest po prostu, gdy patrzysz, twój brat jest smutny koło tego, stań koło niego, powiedz mu, Bóg cię miłuje. Może to mu wystarczy. Halleluja. Ale się normalnie rozgrzałem. Aż okulary spadły. Halleluja. Kochani, rządza pieniądza. Namiętności. Moi kochani, gdy patrzymy dzisiaj kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, wiecie jak było to okropne, gdy papież powiedział takie słowa, że to jest wbrew naturze i Bogu. Wiecie, jakie było wielkie halo? Ośmielił się powiedzieć takie rzeczy, że to jest wbrew naturze i wbrew Bogu. Moi kochani, bo dzisiaj to jest normalne, że mamy dzisiaj rodzaj męski, żeński i nijaki. Wiecie o tym? Że nasi sąsiedzi dzisiaj już tak przyjęli taką opcję, że jest tak. Oczywiście. Urodziło się nie wiadomo co. Co to się urodziło? Nie wiem. Bo ono musi wybrać, bo jak będzie starsze, to on musi wybrać, kim ono będzie. No wiecie co, powiem wam szczerze, no zaczynam się po prostu pukać w głowę i zastanawiać się, co jest grane. Piekło, niebo i jeszcze jest jedna droga. No jak to nie? Męski, żeński i nijaki. Takie się wam dzieci urodziły, nijakie? Czy macie, wiecie, jakie to dziecko się urodziło? Ja wiem, jakie moje dzieci się urodziły. Ja nie mam nijakiego dziecka. To ono, dziecko se ma wybrać to? Czy Bóg wybrał już przed założeniem świata? Przecież Słowo Boże mówi, żebyśmy utkani. Kochani, no, Psalm 139. Dlatego, moi kochani, no dla mnie to jest dziwne. Świat przewraca się do góry nogami. To, co się dzieje, to jest dla mnie nie do zrozumienia. Nie nadaje się do tego świata. Nie wiem, jak wy. Ale ja się nie nadaję do niego. Ja po prostu, wiecie, jak to oglądam wszystko, to jest dla mnie po prostu, zaczynam patrzeć, że to jest wszystko science fiction. To jest dla mnie po prostu nie do zrozumienia. Wiecie, jeszcze 30 lat temu, jakby ktoś coś takiego powiedział, to by powiedzieli, że to jest normalny wariat po prostu. A dzisiaj to jest normalne. I ludzie normalnie to przyjmują. Słuchajcie. Normalne. Aborcja normalne. No nie. Moi kochani, to jest to, co dzisiaj, tak jak mówię, diabeł robi, to, moi drodzy, Kościół powinien się temu sprzeciwstawiać. Słowo Boże mówi, że świat pozna różnorodną mądrość Bożą przez co? Przez Kościół, przez Boży lud. Mamy stać na stanowisku Bożego Słowa i nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą. Halleluja. Nie wstydzę się przeciwstawić, powiedzieć, nie zgadzam się z tym, bo Boże Słowo mówi inaczej. Nie wstydzę się tego. Ludzie się wstydzą. O, co po mnie pomyślą w pracy? Co o mnie w pracy pomyślą? No pewnie. Że jesteś albo taki bezwonny i bezbarwny. Umiem się w każdej sytuacji jak kameleon znaleźć. Ale czy to jest dobre? Wiecie, jak kameleon, jak wejdzie w żółte, to jest żółty. A w zielony, to w zielony. Tak? A czy to jest dobre? Nie, my powinniśmy być, powinni ludzie widzieć. Czemu ty nie idziesz teraz z nami tam i tam? No wiesz co, bo ja już swoje wytańczyłem, ja już swoje wypiłem i dzisiaj mam czas na społeczność z Bogiem. A człowieku, ty młody jesteś, używaj. No używam, cały czas używam, mówię, cały czas widzisz, używam Boże Słowo, używam modlitwę. Powiem ci, dobrze się czuję. Bardzo dobrze się czuję, dlatego moi kochani. Jeszcze jest chwilę czasu, tak? Jeszcze to nie chcę was zanudzić, żebyście po prostu nie pousypiali, ale bardzo, bardzo już tak w takim skrótowym chciałem wam w słowie powiedzieć, trwanie w krzewie winnym. Moi drodzy, my mówimy o pożądliwościach, tym wszystkim, ale gdy my trwamy w Chrystusie Jezusie, gdy czytamy Ewangelię Jana, moi kochani, to jest taki piękny fragment, bardzo go lubię, wiecie co, z Ewangelii Jana, 15 rozdział 4 do 8, 15 rozdział Ewangelii Jana, na pewno go znacie, ale kochani, trwajcie we mnie, a ja w was. Moi kochani, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje co? Wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, słowo moje w was trwać będzie. Proście o cokolwiek byście chcieli, a co? Stanie się wam. Halleluja. Przeto
Uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Kochani, trwać w Chrystusie, to znaczy wydawać owoce. Moi drodzy, owoc, jak to jest istotne, żeby każdy z nas miał kogoś, o kogo się modli. Moi drodzy, czy mamy takie osoby, o które się modlimy, o które walczymy, o które zabiegamy? Moi drodzy, którym głosimy. Wiecie, jaką to jest radością, gdy możesz się z osobą, o którą się modlisz, potem modlić o przyjęcie Jezusa Chrystusa. Czy my potrzebujemy do tego pastora, starszych, liderów? Czy my nie możemy sami modlić się o osobę, o przyjęcie Jezusa? Moi kochani, czy to nie jest ważne? Ja tak mówię, gdy idziemy na ewangelizację na ulicę, to mówię, w każdej chwili każdy z nas ma być gotowy powiedzieć świadectwo, modlić się z osobą o przyjęcie Chrystusa. Moi drodzy, to jest prawdziwe uczniostwo. Prawdziwe uczniostwo to jest to, że słucham Pana mego. A Pan powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A kto uwierzy i ochrzci się, co będzie? Zbawiony będzie. I to jest istota, dlatego jest to istotne. Tylko i wyłącznie ci, którzy trwają w krzewie winnym. Ci, którzy czerpią z tego korzenia głównego, ci są chętni i odważni. Oni zawsze będą pierwsi. Gdziekolwiek, cokolwiek jest, jakakolwiek rzecz, będą pierwsi. Dlaczego? Dlatego, że to jest czerpanie z tego wnętrza, z tych najlepszych rzeczy. Czerpanie od samego Chrystusa. Moi drodzy, każde spotkanie niesie z sobą jakąś nową rzecz. Może usłyszysz jeden werset dzisiaj, który ci pomoże na następny tydzień. Jeden werset. Czasem jest tak, czasem nie zapamiętasz całego kazania. Wiecie co, tak? Jeden z misjonarzy mówi tak. A to będzie takie mocne, ale nie wiem, czy to powiedzieć, ale... Ale nie obrazicie się na mnie? Nie obrazicie się na mnie? Bo to jest fakt. Jeden z misjonarzy mówi tak, posłuchajcie, w ciągu godziny ginie na świecie 10 tysięcy dzieci. Czy tam w krótszym nawet czasie. Ale was to gówno obchodzi. Przepraszam. I mówi, słuchajcie, zapamiętacie tylko to, że tak powiedziałem. A nie zapamiętacie, że 10 tysięcy dzieci ginie. Moi kochani, jak często zwracamy uwagę na coś, co jest mało ważne, a nie zwracamy uwagę na to, co jest naprawdę istotne. Dlatego dzisiaj Pan Bóg ciebie i mnie zachęca, abyśmy wzięli to, co najcenniejsze. Wiecie, ja tak jak zawsze mówię, zjedz dziś mięso, a kości wyrzuć. Zjedz dziś mięso, dzisiaj nakarm się. Pan Bóg mówi, że dzisiaj zostawił obficie stół, aby każdy mógł się najeść. Aby każdy mógł skorzystać. Aby każdy mógł być dzisiaj ubłogosławiony, bo Pan Bóg dzisiaj jest tutaj na tym miejscu. Moi drodzy, jeśli Bóg jest na tym miejscu, to jest zbawienie, to jest uzdrowienie, to jest uwolnienie. Jeśli Pan Bóg jest na tym miejscu, czy wierzymy, że Pan Bóg jest na tym miejscu? Czy jest to, czy my chcemy się modlić do Boga, tego potężnego Boga i prosić Go, moi kochani, nie wychodźcie z tego miejsca. Jeśli masz sprawę i tą sprawę przedkładasz przed Bogiem, nie wychodź z tego miejsca, aby ta sprawa nie była załatwiona. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że jeśli dwóch na ziemi uzgodni jakąś rzecz, to Pan jej wysłucha. Po co tutaj są ludzie na środek wzywani, moi kochani, po co? Po to, żeby tylko i wyłącznie czas zapełnić? Nie, po to, że modlimy się i mówimy, Panie, wysłuchaj naszej prośby. Panie, Ty widzisz, że ta siostra jest związana tyle lat, tak Boże Słowo mówi, była tyle lat zgarbiona i cóż, wyprostowała się. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dotknął jej. Że moc Boża jej dotknęła, moi kochani. Dlatego jak ważne jest, abyśmy, gdy jesteśmy tutaj na tym miejscu, przyjmowali, Pan Bóg jest pośrodku nas. Słuchaj, ja, czy pastor tutaj, czy ktokolwiek ze starszych, on cię nie uzdrowi, wiecie o tym? On cię nie zbawi. Ale mówi ci o zbawieniu, ale mówi ci o uzdrowieniu i mówi, módlmy się razem, a Pan da zbawienie, a Pan da uzdrowienie, a Pan da uwolnienie. Ilu dziś ludzi jest zniewolonych, moi kochani, nie tylko alkoholem, nie tylko papierosami, nie tylko narkotykami. Wiecie, że wiele ludzi dzisiaj jest zniewolonych komputerem, zniewolonych telewizją. Wiecie o tym? Zdajecie sobie z tego sprawę? Przychodzi z pracy od razu, ciach, telewizja. Najważniejsze, bo informacje, co tam na tym świecie się dzieje? A co się dzieje w moim sercu? To już nie jest ważne. Tylko moi kochani, wiem, że wy nie jesteście związani, nie jest kołom, także. Oczywiście także, nie, tu jest wolność, prawda? Halleluja. Także chwała Bogu. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Łukasza 9:23. Każdy, moi kochani, wybór niesie z sobą konsekwencje. Złe wybory niosą złe konsekwencje. Z kim dzisiaj wybierasz?
tej pieśni było na takiej, coś ci śpiewali, rozumiesz, co człowiek sieje, to i też co będzie zbierać. Moi drodzy, siejmy te dobre rzeczy. Zobaczycie, jak to niesamowicie przynosi błogosławieństwo. Siejesz, ja tak mówię, siejesz środki materialne, wiesz o tym, że Pan Bóg ci pobłogosławi. Pobłogosławi ci i to jest prawdą. To nie jest tak, że ludzie tak często mówią tak, aha, nie, ja sieję środki materialne, a Pan Bóg mi duchowo pobłogosławi. Pobłogosławi ci też materialnie. To nie jest, pamiętajcie, że nie głoszę Ewangelii sukcesu. To nie jest to. Tylko Słowo Boże zachęca mnie i ciebie, że to, co siejesz, to będziesz też i zbierać. Siejesz miłość, będziesz zbierać miłość. Siejesz nienawiść, będziesz zbierać nienawiść. I to jeszcze w jakim stopniu? 30, 60 i 100-krotnym. Moi kochani, tak jest. Dlatego zachęta jest dzisiaj, moi drodzy, abyśmy dobrze inwestowali. Wiecie, dobra inwestycja przynosi zyski, prawda? I moi drodzy, ta dobra inwestycja, zainwestujmy dobrze. Gdy inwestujesz w Boże Królestwo, pamiętaj o tym, że nigdy się nie rozczarujesz. Ludzie inwestują dzisiaj w dolary, tak? Inwestują w złoto, żeby ich tylko... Inwestują jeszcze w inne rzeczy. I zauważcie, przychodzą różnego rodzaju krachy, prawda? Popatrzcie, frank! Pamiętacie franka? Tylko nie tego z osiedla, tylko franka szwajcarskiego. Wow! Myśmy brali kredyt we frankach i moi drodzy, taka była, 20 lat była tak stabilna waluta, że mówi wszyscy, tylko bierzcie w frankach. No i co się stało? Po 20 latach zmieniła się opcja. Moi kochani, dzisiaj wszystko ulega przemianie i zmianie. I inwestowanie w ten świat dzisiaj nie przyniesie ci zysku, bo się możesz tak rozczarować. Moi kochani, ja ciągle mówię, że dobrą rzeczą jest mieć środki, bo nie musisz myśleć. I tak jak mówi też Boże Słowo, Panie, daj mi tyle, żebym z jednej strony, ja mam za mało, żeby nie musiał kraść, a z drugiej strony, żeby nie miał za dużo, aby mi do głowy nie szczeliło jakaś głupota, prawda? Panie, tyle, ile dziś potrzebuję. Panie, Pan Bóg powiedział, dam ci wyżywienie, jak masz wyżywienie, masz odzież, poprzestańmy na tym. Dziś ludzie zabijają się i potem patrzą, jak to jest możliwe. Dlatego, moi kochani, szukajmy najpierw dóbr tego świata, tak? Szukajmy najpierw dóbr tego świata. Ja wiecie, tak mówię z taką przekorą, wie dlaczego? Bo tak, o, co on to mówi? Moi kochani, szukajmy najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie co? Nam dodane. Czy jest to prawdą? Czy wierzymy w to, czy nie? No, dwie osoby wierzą. No, chwała Bogu, to się wystarczy. Dla mnie to wystarczy, bo to jest potwierdzenie tylko, że jest. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Każda jedna rzecz, moi kochani, ale często na niektóre rzeczy trzeba poczekać troszkę. Wiecie, my tak chcemy tak, pstyk, Panie, teraz potrzebuję. A za chwilę pstyk, teraz nie potrzebuję. Czy tak to jest? Moi drodzy, często Pan Bóg próbuje nas. Pokazuje nam, jak i co mamy czynić. Moi drodzy, zobaczcie, jak list do Jakuba mówi, popatrzcie, poczytuję to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wow! Ale Jakub to dał czadu tutaj, prawda? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak czego? Mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Moi kochani, nie wątp to, że Pan Bóg da ci to, co ci jest potrzebne. Dzisiaj Pan Bóg mówi, posłuchajcie, jak obserwuję, wiecie, takie sytuacje, w których przeważnie to niewiasty są takie, wybaczcie niewiasty, potrzebuję męża. Jak nie dostanę za 2 lata, to se sama znajdę. Nie znalazła za 2 lata, odeszła ze zboru. Czy to jest dobre? Ja mówię tak, na Ukrainie mam taki zwyczaj, jeden pastor mówi tak, niewiasty, słuchajcie dokładnie, Rutka, słuchaj.
Bardzo fajnie kiedyś na weselu mówiłem tak, zawołałem Rutka, zawołałem, a dwie dziewczyny się urodziły. Jak to jest? A potem dowiedziałem, że to jest druga, jest tak samo, a Rutka na imię. Także tak fajne to było, takie fajne. I posłuchajcie, tam jest taki mają taki zwyczaj, że mówi tak, pastor mówi tak, a to taki pastor wielki, tak mówi tak, jeśli chcesz mieć męża, to idź do sklepu, kup garnitur, taki jaki chcesz ten garnitur i przynieś go do zboru. Postaw ten garnitur tak i mówi, panie, napełnij ten garnitur. I takie mają, także siostry, to jest taki sposób, nie wiem czy dobry, nie wiem czy tego, ale z jednej strony, panie, napełnij, także chcesz taki, na taki wzrost, no to taki kup, taki, że wiesz, i potem przymierzy, pasuje, prawda, rozumiesz, także chwała Bogu. Moi kochani, chcemy za chwilę się modlić. I ja tak jak mówię, jestem tutaj na tym miejscu, jestem Bogu wdzięczny za to, że mogłem z wami być. To jest taki wspaniały czas. Jestem Bogu bardzo wdzięczny pastorowi za taki miły czas. To macie dobrych pastorów, także naprawdę dziękujcie Bogu, wiecie. Módlcie się za pastora, bo wiecie, tak jak to wie, dziękuj Bogu za pastora swego, bo możesz mieć gorszego. Także wiesz, także wiesz, ja zawsze tak mówię, pamiętajcie, także to jest takie powiedzenie i dziękujcie Bogu. Dlatego, moi kochani, chcemy się modlić. Wiecie, ja wiem o tym, że Bóg dziś jest pośrodku nas. I On dzisiaj, tak jak mówię, jeśli masz prośbę, często różne to są prośby, moi drodzy, przyjdź tutaj, natomiast nie musisz nawet mówić, o co chcesz się modlić. Wiecie, moi drodzy, Pan Bóg to doskonale wie. Przecież tak jak Anna przyszła do świątyni, ona tam po prostu szlochała. Heli przyszedł do niej i mówi prosto, że pijana jesteś, nie? A ona była tak zdesperowana, ale patrzcie, Pan Bóg wysłuchał. Dziś nie musisz mówić. Chyba, że tu masz jakiś garnitur, to przynieś garnitur i będziemy się modlić, także będziemy napełniać ten garnitur, ale są inne też prośby. Moi drodzy, przyjdź na środek i powiedz, Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Wiecie, Bóg przychodzi w swojej dobroci, w swojej miłości i On mówi, jestem na tym miejscu, aby Ci błogosławić, aby Cię dotykać, aby Ci pomóc, aby Cię wesprzeć. Moi drodzy, abyś się nie czuł sam w swoim doświadczeniu, w swojej trudności. Może jest ktoś, kto jeszcze Pana Jezusa nie przyjął do serca. Moi drodzy, nie czekaj, nie zwlekaj, bo jutro nie należy już do Ciebie. Jeśli jest ktoś taki, niech wyjdzie na środek i powiedz, Panie Jezu, chcę Cię przyjąć jako osobistego Zbawiciela. Chcę zmiany w swoim życiu. Moi drodzy, jak często nie wiemy, co robić, jak często czujemy się związani, a Pan Bóg mówi, chcę dać Ci dzisiaj wolność. Chcesz tej wolności? Moi drodzy, abyśmy nie wyszli z tego miejsca z niezałatwionymi sprawami. Moi drodzy, ja często widzę po prostu, że są takie sytuacje, że Pan Bóg przemawia i ja wiem, że są osoby, które potrzebują tej modlitwy, one nie wychodzą. Wiecie, to trudno jest dla mnie pokazywać palcem, ty bracie tam, ty w okularach, taką rzecz masz tu wyjść. To takie to jest to trudne. Każdy z nas powinien... Sorry, żebyś się na mnie nie obraził, bracie, bo to z miłością do ciebie mówię tak, żeby to potem było, wiesz. To jest... I wiecie, żeby nie było na takiej zasadzie, że kogoś zmuszasz do tego, żeby przyszedł po rozwiązanie swoich spraw. To powinno być pragnienie serca. Panie, wychodzę, dlatego że wiem, że Ty jesteś tu na tym miejscu. To nie jest jakieś magiczne miejsce, bo można się tam na miejscu modlić. I jeśli, moi kochani, jeśli brat stoi, nie wyjdzie tu na środek, a ty jesteś koło niego, to zapytaj go, włóż na niego ręce i módl się o niego. Moi drodzy, to jest też tak samo działa. To tak samo działa. Pan Bóg działa i tam z tyłu, i tu z przodu, i na bokach, wszędzie, bo On jest tutaj pośrodku nas.